Jestem skromnym okulistą. Moja działalność chirurgiczna dotyczy narządu, w zasadzie wyłącznie dotyczy narządu, którego średnica ma 2,5 cm. A ja jestem chirurgiem przedniego odcinka oka, czyli interesuje mnie pierwszych 5-6 mm grubości, ale to jest jakby cały mój świat chirurgiczny i tam jest mnóstwo struktur, mnóstwo sytuacji, czego mam nadzieję będą Państwo mogli o tym się trochę dzisiaj przekonać. A to, co chciałem powiedzieć o chirurgii, o tych filmach, które widziałem, to chciałem wyrazić swój głęboki podziw, bo ostatni raz widziałem zabiegi w obrębie jamy brzusznej podczas studiów i dzisiaj naprawdę podziwiam, gratuluję operatorom filmów i gratuluję chirurgom, bo naprawdę przeszczepiacie Państwo narządy fantastycznie, fantastycznie Państwo operujecie i jako lekarza mnie to ogromnie buduje, taki postęp we wszystkich gałęziach medycyny, chirurgii i transplantologii. Kiedy pan profesor zaprosił mnie do przedstawienia filmu okulistycznego, transplantologicznego, to nie do końca wiedziałem, czy to ma być film właśnie taki bardziej instruktażowy, czy bardziej fabularny, więc nasz film jest może bardziej taki poglądowy, poglądowo-instruktażowy z małym akcentem fabularnym. I będę komentował także w trakcie filmu. Zapraszam Państwa, poproszę o film. Rogówka jest najbardziej z przodu położoną częścią oka. To przezroczysta tkanka odgrywająca rolę najmocniejszej soczewki w układzie optycznym oka. To przez rogówkę promienie świetlne dostają się do wnętrza gałki ocznej. Następnie przechodzą przez części oka, przez komorę przednią, komorę tylną, komorę ciała szklistego, padając wreszcie na siatkówkę. Poetycko przedstawiając rogówkę, możemy powiedzieć, że jest ona naszym oknem na świat. Kiedy dochodzi do utraty jej przezierności na skutek choroby, urazu czy oparzenia, leczeniem z wyboru jest przeszczepienie rogówki. Niestety, mimo wielu badań, nie udało się zastąpić jej na razie sztucznym, równie dobrym materiałem. Odbieranie tkanki do przeszczepu rogówki, no, wiąże się, tutaj mamy pewną przewagę nad innymi działami transplantologii, ponieważ jest trochę więcej czasu. Mamy kilka do kilkunastu godzin na pobranie rogówki. Zwykle dawniej pobierano całą gałkę oczną, teraz preferuje się metodę pobrania płatka rogówkowo-twardówkowego. To jest procedura wykonywana przez techników Banku Tkanek Oka. My współpracujemy głównie z Bankiem Tkanek Oka umiejscowionym w naszym szpitalu w SPKSO w Warszawie. Bank Tkanek Oka założony przez profesora Jerzego Szaflika, który był jego wieloletnim dyrektorem. I ci technicy faktycznie robią to znakomicie, znakomicie oceniają tkankę. Mamy pełne zaufanie do tego materiału przez ich pobranego. Potem tkanka umieszczona jest w specjalnym płynie konserwującym, przechowywana w temperaturze 4 stopni do 2 tygodni. Zwykle staramy się w ciągu pierwszych 7-10 dni dokonać przeszczepu. Materiał oceniany jest w banku tkanek zgodnie z międzynarodowymi procedurami. Oglądany w lampie szczelinowej, zliczana jest gęstość, jakość komórek śródbłąka. Obejrzeli Państwo pobranie tkanki od dawcy. Płatek rogówki jest transportowany do banku tkanek oka, gdzie dokonywana jest dokładna ocena. Później materiał przeszczepowy przekazywany jest na blok operacyjny. W następnym fragmencie filmu przedstawiona zostanie trepanacja płatka rogówki oraz operacja przeszczepu. Będzie to przeszczep drążący, czyli pełnej grubości. Najczęściej wykonujemy przeszczepy o średnicy około 8-8,5 mm. Tutaj staramy się bardzo dokładnie wycentrować i przeszczepić najbardziej centralną część rogówki ze względu na wartości optyczne. Tak jak mówiłem, to jest najmocniejsza soczewka w układzie optycznym oka, ma ponad 40 dioptrii mocy łamiącej. Dla porównania soczewka wewnątrz oka ma około 20 dioptrii.
Także tutaj, no, poza tym efektem morfologicznym przeciągności, dla nas niezwykle ważne jest, żeby jakość optyczna po przeszczepie była jak najwyższa. To jest przeszczep drążący, czyli faktycznie usuwamy w pierwszym filmie tkankę pełnej grubości i wszczepiamy w to miejsce tkankę oddawcy. Taki zabieg po raz pierwszy, źródła historyczne podają, wykonano 106 lat temu, przeszczep pierwszy allogeniczny, natomiast już w XIX wieku wykonano pierwszy przeszczep ksenogeniczny, poprzeszczepiając rogówkę gazeli. Nie był to niestety przeszczep długofalowo udany. Mamy specjalny trepan podciśnieniowy, który warunkuje precyzyjną trepanację tkanki chorej. Widzą Państwo zupełnie nieprzezierną rogówkę. Pacjentka choruje na dystrofię ziarnistą. Staramy się wytrepanować większą część tkanki, docinamy delikatnie nożyczkami, to było bardziej precyzyjne. Zwykle nie można całkowicie wytrepanować, nie chcemy przeciąć dalszych struktur, nie chcemy przeciąć tęczówki podczas tej trepanacji. Zwykłą taką techniką jest niewielki tak zwany oversize, czyli trepanujemy troszeczkę większy płatek dawcy niż biorcy, około 0,5 mm. Teraz część ta dotycząca prostego, wydawałoby się, umocowania tkanki szwami. To jest właśnie to, czym różni się nasza technika, poza tą trepanacją dokładną od tego, co wykonywano kiedyś. Zabiegi oczywiście są wykonywane, jak widać, w mikroskopie. Powiększenie jest około 8 razy. Tutaj duża precyzja pozwala nam na lepsze dopasowanie brzegów tkanki, na dokładne kontrolę napięcia tych szwów, które przede wszystkim tutaj przekłada się nie na efekt estetyczny, ale właśnie na efekt optyczny, bo zbyt mocno napinające z której strony szwy nierównomiernie wydawałyby nam duży astygmatyzm pooperacyjny, trudny do skorygowania. Przy tym rodzaju przeszczepu, właśnie drążącym, pełnej grubości, kiedy stosowane są te szwy w przedniej części, niestety mimo wszelkiej wprawy technik pozostaje pewna doza nieprzewidywalności co do efektu refrakcyjnego. Wynika ona z różnej elastyczności tkanek pobieranych w różnym wieku, oddawców, też odmiennościach biologicznych. Stąd przy przeszczepach drążących bywa, że potrzebna jest potem korekcja dodatkowa już po wygojeniu przeszczepu, na przykład laserowy zabieg korekcji wzroku lub też stosowanie przez pacjenta soczewek kontaktowych twardych czy okularów. Tutaj dociskamy, odpowiednio kontrolujemy napięcie szwu, będzie usunięta jeszcze substancja wiskoelastyczna, podany antybiotyk do komory przedniej oka. I ponieważ tkanka, którą otrzymaliśmy, była już pozbawiona nabłonka, na ten czas, kilku dni po zabiegu, założona jest miękka soczewka kontaktowa na powierzchnię oka, żeby szybciej odrósł. Drugim rodzajem przeszczepu, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, jest przeszczep warstwowy tylny. W operacji tej u biorcy wymieniana jest tylko chora, tylna warstwa rogówki. Płatek dawcy jest najpierw rozpreparowywany na odpowiednią grubość, co zostanie zaprezentowane w pierwszej części filmu. W tym następnym filmie zobaczą Państwo przeszczep tylnej części rogówki, ponieważ jest tam chory śródbłonek. Pierwszy etap to rozpreparowanie tkanki. Staramy się uzyskać płatek, który docelowo będzie miał około 100 mikronów, ten płatek tylnej części rogówki. Ponieważ tkanka pochodząca z konserwacji jest częściowo spuchnięta, tutaj widzą Państwo grubość około 580, to po rozpreparowaniu, jeśli staramy się, żeby on miał około 150, 160, 140 mikronów, to będzie widać na pomiarach,
potem fizjologicznie on ulegnie ścieńczeniu. Będzie on wszczepiony do przedniej komory oka i umocowany od tyłu pod rogówką, pod pozostałą częścią rogówki jochce. Tutaj jest ta płatek rogówkowo-twardówkowy umieszczany na specjalnej komorze sztucznej, podtrzymującej ciśnienie i widzimy rozcięcie warstwowe rogówki za pomocą mikrokeratomu elektrycznego. Tak to precyzyjne rozcięcie byłoby niemożliwe, gdyby nie ta sztuczna komora. Tutaj widzą Państwo pachymetrię centralną, około 150 mikronów, czyli tyle, ile najczęściej chcemy uzyskać. Potrzebne jest odpowiednie napięcie tkanki, żeby można było precyzyjnie ją warstwowo rozciąć. Zdejmujemy na podciśnieniu. Najbardziej wrażliwą częścią rogówki, wrażliwą na wszelki dotyk, na wszelkie zginanie, jest warstwa komórek śródbłonka. To są te komórki położone po wewnętrznej stronie rogówki, także ich nie możemy dotykać, musimy we wszystkich manipulacjach unikać z nimi kontaktu. Możemy natomiast po przedniej części rogówki, która i tak będzie usunięta, dowolnie tutaj zaznaczać znaczniki, dzięki którym będziemy mogli dokładnie, precyzyjnie wytrepanować następnie potrzebny nam płatek przeszczepu. Zaletą przeszczepu warstwowego w przypadku przeszczepów tylnych jest to, że w zasadzie w ogóle nie zmieniamy tej najmocniejszej powierzchni łamiącej rogówki biorcy, czyli unikamy powikłań dotyczących astygmatyzmu nieregularnego. Wszczepiamy bowiem tylko do środka tą tylną część rogówki, wymieniając tą część rogówki, która jest chora u biorcy. Tutaj zobaczą Państwo zabieg połączony z usunięciem zaćmy, z wszczepieniem sztucznej soczewki do oka. W pierwszym etapie wykonujemy otwarcie. Do samego zabiegu zaćmy fakoemulsyfikacji wystarczy, że to otwarcie ma około 2 mm. Do wszczepienia tkanki potrzeba około 4,5 mm. Właśnie dlatego, że nie chcemy zmiażdżyć tych komórek śródbłonka. Musi być tkanka mieć troszeczkę, nie możemy przeciskać jej całkowicie na siłę. Teraz podanie substancji wiskoelastycznej do komory przedniej oka i otwarcie. Dystrofia rogówkowa Fuchsa, na którą cierpi ta pacjentka, jest chorobą dotyczącą śródbłonka, czyli tej najbardziej wewnętrznej części rogówki. Na skutek jej uszkodzenia, na skutek choroby, stopniowo dochodzi do obrzęku rogówki i do zmniejszonej przezierności wszystkich warstw. Niemniej wystarczy wymienić tylko tylną część rogówki, jeśli nie ma tam zwłóknień, jeśli choroba zbyt długo nie trwa, żeby uzyskać dobry efekt optyczny, ponieważ obrzęk z pozostałych warstw się cofa. Teraz widzieli Państwo otwarcie torebki przedniej soczewki, tak zwaną kapsuloreksję, przez którą będziemy mogli usunąć soczewkę, jej jądro, masy korowe. To jest końcówka fakoemulsyfikatora, czyli urządzenia, dzięki którym możemy poddać emulsyfikacji jądro soczewki za pomocą ultradźwięków i w otoczeniu wodnym wyaspirować te masy jądra i na za chwilę zobaczą Państwo także usunięcie kory soczewki. Pozostawiamy natomiast torebkę soczewki poza tym okrągłą częścią, która została usunięta na początku. Jest to niezwykle delikatna struktura. Ona ma około 20-30 mikronów grubości. Stąd właściwe jest, istotne jest podtrzymywanie cały czas odpowiedniego ciśnienia wewnątrz przedniego odcinka gałki ocznej podczas zabiegu. No i odpowiednia technika operacyjna, bo jak mogą się Państwo domyślić, niezwykle łatwo
jest zaaspirować, zerwać, uszkodzić tą torebkę soczewki. My chcemy, żeby ona pozostała, ponieważ jest to idealne miejsce do wszczepienia implantu, do wszczepienia sztucznej soczewki. Wywołuje się wtedy najmniejsze jest ryzyko powikłań, najlepszy jest efekt optyczny, jeśli ta sztuczna soczewka jest wszczepiona w miejsce własnej, do torebki. Soczewka ma część optyczną wielkości 6 mm, ponieważ zwykle w standardowych zabiegach zaćmy teraz już stosuje się znacznie mniejsze cięcie, to wykonywane są soczewki z materiału zwijalnych, z akrylu hydrofobowego lub hydrofilnego i wszczepiana jest soczewka w postaci zwiniętej. Rozwija się ona dopiero w oku, tak jak widzieli Państwo, kiedy jest umieszczona w torebce soczewki. I teraz przystępujemy do części zabiegu związanej z samym przeszczepieniem rogówki, tych warstw tylnych. Na początek to stripping błony descemeta, czyli usunięcie tej chorej części rogówki. Tutaj widzą Państwo na początek, zaznaczam na powierzchni przedniej rogówki znacznikiem kółko. To jest obszar, z którego usunę z kolei teraz od wewnętrznej strony śródbłonek leżący na błonie descemeta. Także tutaj na przedniej powierzchni rogówki zaznaczam sobie, z jakiego obszaru mam usunąć błonę descemeta z chorym śródbłonkiem z tylnej powierzchni rogówki. A zwykle staramy się to usunąć w całości. W klinice, w szpitalu prowadzimy wiele badań, współpracujemy z ośrodkami genetyki molekularnej, także staramy się, aby wszelkie tkanki, które zostają pobrane podczas zabiegów, trafiały do badań genetycznych i tak też wykorzystany będzie ta część chorego śródbłonka. Ponieważ powierzchnia tylna rogówki jest niezwykle gładka po strippingu, to w częściach obwodowych wykonuje się niewielki scraping, troszeczkę staram się zrobić ją mniej gładką, żeby lepiej przylegała tkanka. Następnie widzieli Państwo podanie substancji miostatu, która zwęża źrenicę, co jest korzystne do dalszych części zabiegu. To są dodatkowe paracentezy potrzebne do podawania powietrza podczas zabiegu i do umieszczenia płatka rogówki w gałce ocznej, w przedniej komorze. Tutaj także potrzebna nam jest odpowiednia objętość, odpowiednia zachowanie komory przedniej, dlatego włożony był także podtrzymywacz do solucji Ohlingera, dzięki któremu będziemy mieć miejsce do wszczepienia tej tylnej części rogówki. Płatek teraz rozdzielamy na część przednią i część tylną, którą widzą Państwo przygotowania do wszczepienia za pomocą specjalnej rynny, tak zwanego glajdu Buzina. Są różne techniki wszczepiania, chyba najczęściej w tej chwili stosuję tą specjalną pęsetką. Możemy przyciągnąć tkankę. Widzą Państwo, tutaj też wszczepiamy tkankę wielkości o średnicy 8,5 mm przez tunel, który ma średnicę 4-4,5 mm. Ona rozwija się w gałce ocznej, rozwija się w przedniej komorze i przy pomocy powietrza umieszczamy go pod rogówką biorcy. Tutaj różnymi manewrami przesuwamy ją, ona była odpowiednio scentrowana. Jak widzą Państwo, sam przeszczep nie jest niczym przyszywany, nie jest w żaden sposób mocowany. W momencie, kiedy komórki śródbłonka podejmują pracę, to jest zwykle 1-2 doby, on zaczyna znakomicie przylegać i w zasadzie już nic nie jest w stanie go potem, poza jakimiś bardzo zdecydowanymi działaniami chirurgicznymi, usunąć z tego miejsca. Natomiast powietrze pozostaje w gałce ocznej przez jakieś 2-3 dni, podtrzymując ten płatek, zabezpieczając go przed przemieszczeniem, przed zsunięciem.
ponieważ w tych przypadkach zwykle mamy do czynienia z pewnym obrzękiem też nabłąka rogówki, takim następowym ze względu na uszkodzenie śródbłąka. Zwykle też usuwamy nabłonek, szczególnie u młodych osób, u których to nabłąkowanie jest szybkie. I tutaj w ciągu 2-3 dni, już kiedy ten śródbłonek z kolei będzie dobrze działał, odrośnie nam ładny, przezierny, prawidłowy, czysty nabłonek na powierzchni oka, na powierzchni rogówki gałki ocznej. Na koniec także soczewka kontaktowa. Jak choroba się zaczęła? Od kiedy? Od kiedy Pani zauważyła pogorszenie widzenia? To znaczy, choroba zaczęła się w wieku dojrzewania, w wieku 11 lat. Zauważono u mnie jakieś tam minimalne zmiany na rogówce, przy czym była wówczas przeze mnie w ogóle nieodczuwalna. Stopniowo z wiekiem postęp choroby powodował to, że traciłam wzrok coraz bardziej. Moje ostatnie kilka lat przed przeszczepem to było po prostu, to była wegetacja, to było życie w szarej mgle. Po przeszczepie dopiero zrozumiałam, jak wiele traciłam z życia. A jak Pani postrzega teraz świat? Jest Pani 1,5 tygodnia po przeszczepie. Jak zaczęła Pani postrzegać świat? Od pierwszego dnia, kiedy zdjęto mi opatrunki, świat jest piękny, kolorowy, barwny, przejrzysty, krystaliczny wręcz. Po prostu to jest świat z bajki. Przed operacją widziałam już źle, szczególnie rano. Miałam zamazany obraz, czułam się jak we mgle. Po operacji pierwszego oka, która miała miejsce 3 lata temu, jakość widzenia poprawiła się znacznie. Natomiast po drugiej operacji, która odbyła się 2 tygodnie temu, naprawdę widzę już bardzo dobrze. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Proszę bardzo. Prosił mnie, żebym poprowadził tę sesję dalej przez pewien czas, ponieważ musiał nas na chwilę opuścić. Bardzo dobry instruktażowy film. Muszę powiedzieć, jestem pod wrażeniem tej precyzji, z którą pan profesor operuje. Czy państwo macie jakieś pytania, czy jakieś komentarze związane z wystąpieniem pana profesora? Jeśli nie, to ja chciałem spytać, ile przeszczepień rogówki w Polsce się wykonuje i czy to jest wystarczająca liczba w porównaniu z innymi krajami, jak to wygląda? Panie profesorze, z ubolewaniem muszę powiedzieć, że mimo, że wykonujemy około 1000 przeszczepień rogówki rocznie, to jest to liczba zdecydowanie niewystarczająca, znacznie mniejsza niż w krajach rozwiniętych. W naszym ośrodku w tej chwili to jest około 250 przeszczepień rocznie. Gdzieś w okolicach 2011-2012 roku udawało się ładnie zwiększyć tą liczbę przeszczepień. Już mieliśmy dobrze powyżej 300. Potem na skutek różnych sytuacji, działań administracyjnych, niestety skurczyła się znowu liczba przeszczepień. Mam nadzieję, że to się poprawi. I osób oczekujących na przeszczepienie rogówki w Polsce jest blisko między 3 a 4 tysiące. W naszej klinice, na naszych listach, ponad 1000 osób oczekuje na przeszczepienie rogówki. I mamy możliwości pełne sprzętowe, zasoby ludzkie. Moglibyśmy przeszczepiać swobodnie 4 razy tyle lub więcej. I jedynym czynnikiem limitującym jest właśnie niedostępność tkanki. Jak długi jest okres oczekiwania? To jest w zależności od rodzaju przeszczepu, ale jeśli operujemy około 250 zabiegów rocznie w tej chwili, a 1000 osób oczekuje na liście, czyli około 4 lat w praktyce. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie? Ile trwa mniej więcej taka operacja w takiej dużej precyzji?
Wydaje mi się, to jest około 40 minut. 30 kilku, z rozpreparowaniem tkanki w przypadku przeszczepu disek, to jest około 40-50 minut. Przeszczep drony w rękach jakby sprawnego chirurga, prawda? No, może to być trochę dłużej. Też przy zabieg taki wieloproceduralny, który Państwo widzieli, to zwykle zamyka się w godzinie, poza jakimiś jeszcze bardziej złożonymi zabiegami, kiedy musimy podszyć soczewkę, czy łączymy to jeszcze z innymi procedurami. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, komentarzy, jeszcze pan profesor Danielewicz, proszę. Jeśli mogę słowo komentarza, gratuluję panie profesorze i jestem pod dużym wrażeniem tej techniki operacyjnej. Pan podziwia chirurgów ogólnych, którzy operują w dużym polu. Myślę, że wszyscy, którzy operowali w jamie brzusznej, jak widzą pole operacyjne wielkości paznokcia, tym bardziej są pod wrażeniem. Myślę, że to bardzo ważny film dla nas, ale film, który także można wykorzystać dużo szerzej, ponieważ te problemy, o których pan mówi z pozyskaniem materiału do przeszczepienia i te zmiany, o których pan wspomniał, także z tego wynikają. Chodzi o to, ażeby wobec tych 3000 osób oczekujących na przeszczepienie rogówki w Polsce wszyscy ci chorzy mieli mniej więcej równe szanse we wszystkich ośrodkach przeszczepiających, których jest kilkanaście, a niestety nie wszystkie ośrodki przeszczepiające mają swoje banki tkanek oka, tak jak państwo macie w swoim szpitalu. No i państwa bank także jest jakby, no, musi się włączyć w tę sieć dystrybucji materiału także dla innych ośrodków. Dlatego my zachęcamy państwa, ale myślę, że ważny jest ten przekaz także dla nas i dla naszych koordynatorów do tego, ażeby jak najwięcej materiału pozyskiwać do przeszczepienia i tu państwa udział jako okulistów jest no, nieoceniony, nikt tego nie zrobi, poza bankami tkanek oka i poza okulistami. A od długiego już czasu jest tak, że każde praktycznie pobranie wielonarządowe jest zgłaszane do banku tkanek i jest możliwe pobranie tkanek i myślę, że nie trzeba, przepraszam, pewnie trzeba wszystkich ciągle zachęcać, żebyśmy pamiętali nie tylko o pobraniu serca, wątroby, nerek, ale także możliwości pobraniu tkanek, w tym przede wszystkim rogówki, bo bez wątpienia lista oczekujących na przeszczepienie jest najdłuższa, jeżeli chodzi o przeszczepienie rogówki i praktycznie w tej chwili większość przeszczepień, które się odbywają, to są przeszczepienia ze wskazań pilnych. A więc powinniśmy stworzyć możliwość także dla tych osób, które czekają w trybie planowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa ma jeszcze komentarz? Ja muszę krótko odpowiedzieć tylko. Dziękując bardzo panu profesorowi, tutaj rola poltransplantu jest ogromna, właśnie szczególnie jeśli chodzi o pobrania wielonarządowe, chociaż z tych pobrań, no, jak ze samej statystyki może wynikać, pochodzi mniejszość pobrań naszych. No, ten system redystrybucji tkanek, on może jest w pewnym sensie równiejszy, natomiast spowodował też, że pobrania, które dotychczas były wykonywane przed kilkoma laty, ten system, który funkcjonował w innych ośrodkach, no, przestały istnieć. Czyli dotychczas tkanka była pobierana w Bydgoszczy, w Gdańsku, były pobierane dwie tkanki, one trafiały do banku tkanek oka, tamten zespół wykorzystywał jedną, my często mogliśmy wykorzystać drugą lub też obie trafiały tam z powrotem. Dzisiaj te ośrodki nie mają już żadnej motywacji, żeby pobierać tkankę. One korzystają po prostu z tkanek pobranych na obszarze działania banków tkanek oka. Ja no, myślę, że jest tu bardzo dużo do zrobienia i to tak jak wszyscy państwo transplantolodzy wiedzą, kiedy zaczynałem swoją przygodę z okulistyką kilkanaście lat temu w Stanach Zjednoczonych był ogromny niedobór tkanki. Oni chcieli wszelkie tkanki, jakie mogli z całego świata ściągnąć. Potem dzięki zmianom uregulowań, dzięki zachęceniu szpitali do współpracy, obecnie, no, brzydko mówiąc, Stany Zjednoczone są największym eksporterem tkanki na świecie. Mają nadmiar, mają dla wszystkich swoich pacjentów i z tkanek i ze Stanów Zjednoczonych korzysta bardzo wielu pacjentów w Europie, w innych częściach świata. Także to no, jest kwestia po prostu mobilizacji szpitali, mobilizacji ośrodków, które mogą pobierać. Dziękuję bardzo. Jeszcze profesor Mysko. Chciałem poprosić o krótki komentarz klinicysty, okulisty, co dalej po takiej operacji, bo dwa lata temu wysłuchałem początkowo ze zdumieniem, a później z zainteresowaniem wykładu na temat immunosupresji po przeszczepianiu tkanek oka.
Zechciałby pan? Tak, panie oczywiście. Profesorze? Dziękuję. To jest, no, uważano kiedyś, że rogówka jest narządem uprzywilejowanym immunologicznie, w którym nie ma potrzeby stosowania żadnej immunosupresji. I no, dzięki budowie oka, dzięki temu, że przeszczepiamy, jeśli na przypadku przeszczepu drążącego, czy też no, warstwowego, nie całą rogówkę, tylko około połowy jej powierzchni, bo te 8 mm centralnych to jest połowa powierzchni rogówki, to w wielu przypadkach, nawet jeśli dochodzi do odrzucenia takiego subklinicznego rogówki, to dochodzi do repopulacji komórek śródbłonka, tych, które faktycznie są wrażliwe immunologicznie. I potem pacjent funkcjonuje, może dobrze funkcjonować z gęstością o połowę obniżoną, ale zupełnie zapewniającą funkcjonowanie rogówki. W przypadku innych chorób, takich jak dystrofia Fuchsa właśnie, czy chorób, gdzie jest uszkodzony śródbłonek wyjściowo, gdzie to uszkodzenie nie dotyczy istoty właściwie tylko śródbłonka, jak najbardziej może dojść do odrzucenia immunologicznego. Także tutaj niezbędne jest stosowanie miejscowej immunosupresji, czyli po prostu kropli steroidowych, zwykle przez kilka lat. Natomiast w przypadku przeszczepień wysokiego ryzyka, gdzie to z różnych powodów ekspozycja może być większa, czy to unaczynienia, czy właśnie po poparzeniach, czy przy retransplantacjach, jak najbardziej w świetle współczesnych badań, też i naszych doświadczeń, programu przeszczepień wysokiego ryzyka, który realizujemy w szpitalu od kilku lat, wskazana jest immunosupresja i ci pacjenci z grupy wysokiego ryzyka, którzy kilka lat temu, tam częstość przetrwania tego płatka wynosiła może 20-25% w takiej obserwacji pięcioletniej, ona znakomicie teraz się poprawiła w tych przeszczepach wysokiego ryzyka. I no, zbliża się, czy sięga kilkudziesięciu procent, zbliża się do takich przeszczepień typowych. Natomiast w przypadku takich tych przeszczepów warstwowych tylnych, które Państwo widzą, w zasadzie to jest kilka procent odrzutów, jeśli pacjent stosuje krople steroidowe. Wystarczy zwykle stosować je przez kilka lat, 3 razy dziennie, 2 razy dziennie, potem z coraz mniejszą częstością. Także tutaj nie potrzeba wiele. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, komentarzy, to dziękujemy panu profesorze. Dziękuję bardzo.